Witam wszystkich, upalna niedziela, gołębie się kąpały, które się tu wygrzewają, tam piszecie, żebym więcej nagrywał, żebym coś, nie ma co specjalnie, słuchajcie, nic się nie dzieje, młodzież tutaj wychodzi, tam już posprzątałem, część już, tu jeszcze nie posprzątane jest u gołębi. Jest trochę młodych, słuchajcie, lęgi już zakończam teraz, w tym tygodniu już koniec, jutro znajdę może czas, już będę jajka wyrzucał, nie ma już jajek, dosyć, gołębie tam powychodziły, a tam też sobie, tam też się kąpały, nic się nie dzieje ciekawego, słuchajcie, nic absolutnie, wszystko na wolno. Nie wiem, słuchajcie, czy mam taki dylemat. Prawdopodobnie ten gołębnik będzie, że tak powiem, zmieniony, nie? Po prostu chcę. Nie wiem, czy tych wszystkich Budapesztów nie będę sprzedawał, słuchajcie, nie? Bo mam inną koncepcję, trochę tutaj hodowlaną, trochę za dużo i chcę coś tu zrobić. I te praktycznie Budapeszty wszystkie kolczate będą do sprzedania. No, fajne są wołowki, jak to sprzedawał, to ale mi wytrącił, przepraszam. Kąt wylatował, wytrącił mi komórkę pod nagrywanie. Słuchajcie, prawdopodobnie one będą do sprzedania wszystkie te gołąbki, te Budapeszty. Także... No jeszcze myślę nad tym, myślę cały czas nad tym, ale no... Jest prawdopodobnie tak, że tak będzie, no. Coś innego panuje w tym gołębniku. No ale zobaczymy. Dobra, czekajcie, wyjdziemy na dwór. Wytrącił mi skubany. Czekajcie sekundę, tylko tu przyjdzie. Dobra. Które zaraz lecą. Tu mam kawę, sobie wypiję troszkę. Kawę zaraz. Słuchajcie, posypię im na. Niech sobie zaraz tym przylecę. Są trochę głodne, ale ja specjalnie, bo słuchajcie, już tam nie zależy na młodych, dlatego trochę chcę je przegładzać. Już niech one się lepiej, jak są lekko głodnawe gołębie niż przekarmione. Tak sobie tutaj chodzą, kąpały się od rana, miały tutaj, miały tu wodę zrobioną. Wystraszone są cały czas, bo mi tu kot przyłazi taki. Murzynków nie sprzedaję oczywiście. Tutaj, o, tu czapoś jakiś przyleciał, widzę stamtąd. Murzynków nie, tylko Budapeszty, nie? One mnie latają, ja później pokażę na filmie, je zgonię, będę je ganiał wszystkie i po prostu bym chciał, żeby tam ich będzie, nie wiem ile nawet ich będzie, nie wiem, będzie to miałem, no nie wiem ile nawet ich tam jest, ale będę musiał przeliczyć je, ale spokojnie one będą do likwidacji. Patrzę co tam. Także likwidacja tamtych gołębi to już raczej postanowione, ale wolałbym, żeby ktoś tu przyjechał do mnie, ewentualnie bym chciał w całości je wszystkie komuś sprzedać. Fajne, bo są już poprzebierane i no i będę musiał, no. Za dużo mam jednak tych gołąbków, muszę z czegoś tu zrezygnować i z wożynków nie zrezygnuję, bo
jednak one mi się przydadzą. Budapeszty, nie, już będą musiały być sprzedane. Gdzie one się porozchodziły, gdzieś tam, zobaczcie. Także likwidacja gołąbków, Budapesztów. No czy ja tak co jakiś czas robię, że już jak mnie coś nie bawi, to zmieniam rasę, no. Zaraz już tam jeszcze są młode, jeszcze jest pełno młodych, jutro tam wpadam jajka, już wywalam. Jutro chyba wpadam jajka, wyrzucam, tak żeby były, żeby one spierzały ładnie, żeby ktoś jak weźmie, będą miał popierzone, bo one dopóki karmią, nie będą pierzały. Popierzeją fajnie i tyle, no. Jajka będą wyrzucane, będę wiedział dokładnie, przeliczę ile ich jest. I ktoś jak weźmie, to będzie miał fajne gołąbki, bo są jaśniutkie, fajne są. Tak. To później pokażę, nagram wszystko, pokażę jak to wygląda. Ale raczej tak będzie zrobione. Oj, te moje gołębie. Trochę mam za dużo, wiecie, bo teraz teraz mam po prostu troszkę więcej na głowie, bo się podjąłem troszkę innej też tam innych zobowiązań i tu muszę trochę ukrajać z każdego mojego hobby kawałek. No tutaj gołębi mam ponad 400 teraz chyba. Nawet nie wiem, powiem wam szczerze, że nie wiem. 130 gdzieś murzyna. 130 na pewno czaposzy gdzieś. Może troszkę mniej, no. I jeszcze Budapeszty, jeszcze tam te rysie mamki, tego wszystkiego jeszcze w gniazdach. To wszystko, także pewnie jak to zacznę zaraz przebierać i powydaję te słabe, zostanie mi na pewno około 350 gołębi. A tyle nie mogę mieć. Czaposze jakoś się trzymają, te czerwone. Jeden wyszedł czaposz, wam zaraz pokażę. Jaki wyszedł czaposz jeden, czerwony. Tam jeszcze gdzieś jakieś czerwone są też. Co jest? Dobra, spokój. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie jaki wyszedł ci ten czerwony. A tu się schował. Bo tam wszedł jakiś czarny. Tu jest. Chodź mały, chodź. Zobaczcie jaki czaposz wyszedł. I to jest czaposz. Wyszedł po czaposzach. Wyszedł cały czerwony. Tak jak wychodzą całe czarne. Ale ja go zostawiłem, tego czaposza. Niech sobie będzie, bo on mi się przyda może do czegoś tam później. No takie wychodzą, trudno. My sobie nie poradzimy. Tak bywa. Dobra, pozdrawiam wszystkich. O, tu sąsiada takiego, latają gołębie u góry. Ale to takiego obok, tu całkiem, nie, to nie Mirka. Takiego innego, z poluchami latają. Pozdrawiam wszystkich, bądźcie zdrowi, trzymajcie się.